Witam Państwa. Dzisiejszy webinar powstał głównie z myślą o tych klientach Timocom, którzy często wystawiają małe ładunki do 1,5 tony lub i 5 metrów. Zdarza się, że firmy transportowe dysponujące wyłącznie dużymi pojazdami nie są zainteresowane wyszukiwaniem niewielkich ładunków. Dlatego pokażę Państwu, jak zaoferować taki fracht na naszej giełdzie transportowej, aby oferta została wyszukana przez odpowiedniego przewoźnika oraz zachęciła go do podjęcia zlecenia. I aby rozpocząć wystawianie oferty frachtu, należy kliknąć w przycisk Wystaw w górnym lewym rogu, a następnie wybrać z listy rozwijanej opcję Wystaw ofertę frachtu. Można również skorzystać z kafelka na stronie startowej o nazwie Frachty i klikając tam przycisk Wystaw fracht, wyświetla nam się wówczas nowe okno i aby je aktywować, w celu wystawienia ładunku należy nacisnąć na niebieską ikonę Nowy ładunek. Wówczas z prawej strony pojawia nam się okno, w którym możemy przejść do uzupełnienia danych oferty. Niektóre informacje są już zaznaczone domyślnie, można je natomiast edytować. Miejsca oznaczone pomarańczową gwiazdką muszą zostać wypełnione, w przeciwnym razie system nie przepuści dalej naszej oferty ładunku i nie będzie można jej opublikować na giełdzie. Wystawianie oferty zaczynamy od uzupełnienia miejsca załadunku oraz rozładunku. Ja uzupełnię to w taki sposób, że wystawiam ładunek z Polski do Niemiec. Z Wrocławia do Berlina. Następnie przechodzimy do terminu. Data załadunku informuje przewoźnika, od kiedy do kiedy istnieje możliwość załadowania towaru. A po upłynięciu deklarowanego terminu załadunku, oferta zostanie automatycznie usunięta z giełdy. W dalszej kolejności przechodzimy do opcji ładunek szczegóły. Metry ładunkowe oraz tonaż są już domyślnie ustawione, jednakże można je edytować zgodnie z naszymi potrzebami. Jeżeli mamy do zaoferowania mały ładunek, należy podać jego parametry. W przypadku ładunku na busa, czyli pojazdu do 3,5 tony DMC, maksymalnie może to być długość 5 metrów i waga 1,5 tony. Zatem ja zmienię te parametry. A w polu rodzaj towaru mogą Państwo określić, co wchodzi w skład ładunku, na ilu paletach się znajduje oraz podać inne wartościowe informacje. Po rozwinięciu opcji informacje dodatkowe mamy także podpowiedzi względem wymagań transportowych. Natomiast aby nasza oferta była bardziej atrakcyjna, warto uzupełnić pole cena frachtu oraz termin płatności. Po określeniu szczegółów ładunku przechodzimy do obszaru wymagania dotyczące pojazdu. Podobnie jak wcześniej jest on już domyślnie uzupełniony, natomiast podlega edycji. Można zmienić typ pojazdu oraz typ nadwozia na takie, jakie Państwo potrzebują. Załóżmy, że potrzebują Państwo na swój towar busa z plandeką do 3,5 tony DMC, czyli ładownością 1,5 tony. I w tym momencie w polu typ pojazdu należy zaznaczyć tylko pojazd do 3,5 tony lub dodać tę opcję do zaznaczonych już domyślnie typów pojazdu. Rozwijamy opcję, zaznaczamy pojazd do 3,5 tony i w taki sposób zostawiamy. Jeżeli chodzi o typ nadwozia, możemy również rozwinąć listę i wybieramy plandekę w tym przypadku. Jest to bardzo istotne z perspektywy firm transportowych, które właśnie w swojej flocie posiadają tylko busy. Kiedy tacy przewoźnicy szukają dla siebie ładunków na giełdzie transportowej, w parametrach wyszukiwania zaznaczają posiadane auta, czyli właśnie pojazdy do 3,5 tony.
Jeżeli Państwo jako wystawca ładunku zaznaczycie w typie pojazdu wyłącznie pojazd z przyczepą lub ciągnik z naczepą i nie będzie zaznaczonej informacji pojazd do 3,5 tony, to przewoźnik poszukujący ładunków na busa zwyczajnie tej oferty nie zobaczy, nawet jeśli tonaż jest dla niego odpowiedni. Jeżeli więc chcą Państwo zlecić niewielki ładunek, zaznaczenie w ofercie opcji pojazd do 3,5 tony pozwoli Państwu dotrzeć do szerszego grona potencjalnych zleceniobiorców. Jak wspomniałam we wstępie, bywa tak, że przewoźnicy posiadający solówki i ciągniki siodłowe nie są otwarci na małe doładunki. Zaadresowanie oferty do posiadaczy busów może więc pomóc w szybszym i skuteczniejszym znalezieniu odpowiedniego transportu. Jeśli do transportu Państwa towaru wymagane jest jakieś dodatkowe wyposażenie pojazdu, np. maty antypoślizgowe czy pasy mocujące, można je wskazać w polu specyfikacje i certyfikaty. Z kolei zaznaczenie poniżej opcji wymagana opcja monitorowania przez system Smart Logistics będzie dla przewoźnika sygnałem, że oczekują Państwo możliwości monitorowania pojazdu z ładunkiem. Dane kontaktowe do osoby wystawiającej ofertę widzimy w obszarze po prawej stronie. Zapisują się one automatycznie. Można tam także zaznaczyć wybrane formy kontaktu. Teraz Państwa oferta jest już gotowa do opublikowania na giełdzie. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć przycisk Opublikuj. Dziękuję Państwu za obejrzenie webinaru. Mam nadzieję, że dzięki tej prezentacji wystawianie ofert małych ładunków w systemie Smart Logistics firmy Timo.com stanie się jeszcze prostsze i bardziej efektywne. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszym kanale wideo zatytułowanym Jak wystawić ładunki. Oczywiście w razie potrzeby służymy pomocą pod numerem 71 737 2500. Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 16.30 lub pod adresem mailowym info.pl@timo.com.